Witamy trenerze, zbliża się koniec sezonu, w związku z czym chcieliśmy bardzo podziękować trenerowi za to, co razem osiągnęliśmy i mamy dla trenera prezent i zapraszamy do obejrzenia filmu po meczu z Legią. Maciej Bartoszek, zanim został trenerem Korony, był już doskonale znany kibicom z Kielc. I to parę ładnych lat wstecz. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na ławce. No była kiedyś taka sytuacja. Zaraz mieliśmy koniec meczu. Kuriozalną sytuację. Czyżby mecz trwał 80 minut? Czy nie bestia, że tak? Co najmniej 10 minut. Oczywiście to powoduje frustrację już absolutną wśród osób ze sztabu szkoleniowego PGNiG-u, trenera Bartoszka. No, trener Bartoszek, skoro usłyszał trzy gwizdki, powiedział swoim piłkarzom, żeby zeszli z boiska. No bo trzy gwizdki to koniec meczu. Aha. Sprawa jasna. Sami dla trenera Bartoszka. Życie piłkarskie jest przewrotne i parę lat później szkoleniowiec został przedstawiony jako trener Korony Kielce. Dzień dobry. Jak na decyzję o zatrudnieniu trenera zareagowali sami piłkarze? Zdziera? Ma golić na łyso wszystkich, wiesz? I tatuaże! Co termin wolny na tatuaże? Ja dzisiaj jadę do makro, kupuję kartę tych dwóch tur, bo już sobie ponaklejemy to. Nie, nie dawaj tego czasami. Nie, no to co ty? Może jest luźny, to zrozumiem. Po paru miesiącach współpracy możemy spokojnie powiedzieć, jest luźny. Na pewno by to zrozumiał. Dobra, cześć, jestem Maciej. Cześć Maciej! Brawo! Ze swojej strony mogę zapewnić, że Maciej Bartoszek zrobił wszystko, żeby Korona Kielce grała fajną, ciekawą piłkę, a przede wszystkim, żeby osiągała bardzo dobre wyniki sportowe. Tak, ja tylko jeszcze ze swojej strony chciałem dodać, że na pewno nie będziecie mieli problemów z współpracy ze mną. Jestem do waszej dyspozycji, cenię wasz zawód. Wiem, że czasami nie jest łatwo, ale myślę, że jakoś to sobie odpowiednio dogramy. Dziękuję bardzo. Jak powiedział, tak zrobił. Czekałem na to pytanie, ale na to pytanie nie odpowiem. Nie odpowiem wam, panowie, jak będziemy grali na piasku. Jeszcze raz powtórzę, nie odpowiem do końca, jeżeli chodzi o kadry, tak? A ja niezmiennie nie odpowiem praktycznie na to pytanie. Trener musiał przyzwyczaić się do obecności kamer wokół jego drużyny. Początki nie były łatwe. Okej, no! Co to za kamery cały czas? Ale chyba się do nas przekonał, bo kto inny pozwoliłby na opublikowanie takich fragmentów? Ani z przodu, ani z tyłu, ani charakteru, ani do skoku. No nie było nas! Nie było nas! Trener od początku pokazywał, że będzie pozytywną postacią w Koronie. A zmiany w mentalności drużyny najlepiej zobrazuje ten fragment. Ale robi wrażenie jednak to zwycięstwo na pewno Pogoni nad Wisłą Kraków. Zgadza się, ale myślę, że większe wrażenie na Pogoni zrobi nasz wynik w Zagłębiu. Prawdziwą twarz trener pokazał jednak dopiero na Cyprze. Choć trzeba mu przyznać, starał się być cierpliwy. Na Cyprze padł też ten kultowy tekst. Chodziło mi raczej, żeby właśnie otworzył swój umysł i zaczął myśleć, także to tak to, tak to właśnie gdzieś tam wyglądało, nie? Lepiej, k***o! Dzięki trenerowi Bartoszkowi sędziowie po raz pierwszy zastosowali system VAR bez używania powtórek. Dalej!
Na szczęście w lidze trener był już bardziej spokojny i doskonale rozumiał, jak ciężki jest zawód sędziego. Widzicie, to też ludzie wielokrotnie potrafią się powiedzieć również na naszą niekorzyść i co mamy zrobić? Płakać? Ja w każdym meczu mam oceniać pracę sędziów, nie od tego jestem. Tak. Wy tu jesteście na tym boisku? To wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. Najważniejsze było bowiem boisko i charakter, jaki trener zaszczepił drużynie. Zawsze to mówimy i zawsze będę powtarzał, najważniejsze jest to, jak my będziemy dzisiaj grać. Nasza gra jest najważniejsza. To, w jakiej my dyspozycji będziemy. Fizyczna, spokojna. Umiejętności piłkarskie też, cały czas to powtarzam. Ale ważne jest zawsze nasze nastawienie w głowach. A dzisiaj ta mobilizacja jest bardzo ważna. Dziś mamy kolejny mecz za 6 punktów. Dzisiaj mamy być znowu konkretni, zdecydowani, tak jak to było w ostatnim meczu. Panowie, wsiadamy do autobusu, wychodzimy tam na stadionie, głowy podniesione do góry, wyprostowani, bo my wiemy, co chcemy grać, wiemy, po co tu przyjechaliśmy. Mamy swoją dumę, mamy swój honor i mamy swoje umiejętności. A wszyscy razem stanowimy jedność taką, którą nikt nie jest w stanie rozbić. I tego się dzisiaj trzymamy. Dziś razem wszyscy jedziemy walczyć o te punkty. Dziś musimy zrobić kolejny krok do przodu, jako jedność, jako drużyna. Tak ma być. Zbieramy się, dawaj, jedziemy! Panowie, oni muszą poczuć, że jesteśmy twardzi, że jesteśmy zdecydowani, że będziemy grali o odkrok zdecydowanie wysoko na nich. My wiemy, nie zrobimy, panowie. My gramy u siebie. U siebie, po twoje, za siebie i za nami. Kończy się 96. minuta, Korona 2, Łęczna 1. Brawo! To jest chyba ekipa prawdziwa, panowie. Prawdziwa ekipa jest wtedy. No, proszę, nie za to być martwy. Tylko nie na to wszystko! Wiadomo, że to nie tylko trener, ale cały sztab szkoleniowy przyczynił się do tego, że tak naprawdę osiągnęliśmy fajny wynik i może podziękujemy wszystkim gdzieś tam pojedynczo i dziękujemy trenerowi Piotkowi za wszystko, trenerowi Zbyszkowi, trenerowi Michałowi, trenerowi Kamilowi i całemu sztabowi medycznemu, kierowniczemu za to, że gdzieś tam tworzyliśmy jedną rodzinę. Dzięki. Dawaj, 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 dawa
jeżeli mogę, chciałbym, bo takiej okazji już nie będę miał, podziękować wszystkim pracownikom klubu, administracji, marketingowi, prezesowi Paprowskiemu, który sprowadził mnie do Kielc, swojej drużynie i również dziennikarzom, z którymi się bardzo dobrze tutaj pracowało. Dziękuję wszystkim. Którzy uwierzyli Bartoszkowi i przyszli dziś na stadion. Dziś było ich niewiele ponad 5 tysięcy, ale myślę, że już w następnym spotkaniu domowym tu w Kielcach przyjdzie ich zdecydowanie więcej, bo jest co oglądać.